Bardzo się cieszymy, że jest ksiądz kardynał wśród nas i w kontekście tego wielkiego święta, które obchodzimy w tym roku, odzyskanie niepodległości, chciałam zadać takie pytanie, jak ksiądz kardynał przeżywa to stulecie odzyskania niepodległości? Znaczy, w różnych miejscach tutaj na Mołdawii, gdzie jesteśmy w szczycie dzień, o to jesteśmy pytani, czy o tym rozmawiamy i mówimy także w Kościele. Znaczy dla Polski jest to rok i Polaków także, którzy mieszkają poza granicami Polski. Jest to rok niesłychanie ważny z tego względu, że wspominamy taki okres dziejów Polski, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy Polska była rozebrana przez trzy różne kraje. I wielu ludzi już straciło nadzieję na to, że Polska odzyska niepodległość i stanie się z powrotem krajem wolnym, niepodległym na mapie Polski. I niezwykłym zbiegiem różnych okoliczności, ale przede wszystkim, i to chciałem bardzo mocno podkreślić, dzięki wielkiej pracy i wielkiej gorliwości ludzi, którzy wtedy żyli w tych trzech częściach Polski rozebranych, nie marnowali czasu, przygotowywali się, ale równocześnie dzięki tym ludziom, którzy z powodu rozbiorów, z powodu wojny wyjechali do różnych części świata, do Ameryki, do Anglii, do Niemiec, że oni także tam przygotowali się do tego i dbali o to, żeby kiedy przyjdzie ten właściwy moment, żeby mogli pomóc nam, Polakom wszystkim, do tego, żeby Polska zaistniała i to się właśnie stało wtedy w 1918 roku. Oczywiście była wtedy okrutna wojna, to o tym trzeba pamiętać, że w całej Europie nastąpiły ogromne przemiany granic wszystkiego. Wielu ludzi zginęło, to też jest ofiara, którą zapłaciliśmy wszyscy za wolność. Natomiast była to jednak wielka praca nie tylko żołnierzy, wojska, ale była to ogromna praca ludzi kultury, ludzi nauki, także dyplomatów, ludzi, którzy się tym zajmowali. Gdziekolwiek jestem tutaj u Was w szkole, to widzę Paderewskiego. Zdjęcie Paderewskiego, to był wielki, światowej klasy pianista, znany w całym świecie, człowiek, który był kompozytorem, komponował nowe utwory. On potrafił, mieszkając poza granicami Polski, w różnych częściach świata bywać, potrafił docierać do samego prezydenta Ameryki, potrafił docierać do główienki tego świata, a zwłaszcza do tych potem, którzy decydowali o granicach Europy i Polski, kiedy się gromadzili na konferencji pokojowej w Wersalu i w ten sposób dbać o to, żeby Polska zaistniała. Trzeba pamiętać, że Polska w 1918 roku była krajem ogromnym, większym niż dzisiaj. Sięgała granicami na wschodzie, prawie że tutaj do naszych terenów, bardzo blisko. I z drugiej strony przeżywamy ten dzień ważny dlatego także, że Polska potrafiła się szybko organizować. To nie znaczy, że było to im tak bardzo łatwo, bo też się różnili między sobą, czasem się między sobą kłócili, ale w tych najważniejszych sprawach, które dotyczyły Polski, miłości ojczyzny, potrafili być razem. I to ten moment wspominamy, te lata wspominamy. Zwłaszcza wspominamy lata przed II wojną, czyli te 20 lat, kiedy Polska się zorganizowała, kiedy Polska zaistniała, kiedy Polska stała się znaczącym krajem. Bo wiemy doskonale, że w ciągu tych 100 lat mieliśmy także okresy braku pełnej wolności. Było 5 lat II wojny światowej, bardzo trudne, prawie 6. Wielu Polaków znowu wyjechało, rozproszyło się, zginęło kilka milionów, ale równocześnie po wojnie potem dostaliśmy się pod tę samą strefę wpływów rosyjskich, komunistycznych i przez 45 lat byliśmy w takiej niepełnej wolności, nawet powiedzielibyśmy ograniczonej suwerenności. Bo trzeba dopiero było roku 1989, znowu wielkich wydarzeń,
a wśród tych wydarzeń papieża z Polski, Jana Pawła II, niewątpliwie, że Polska od 30 lat prawie na powrót jest krajem, który jest krajem suwerennym, wolnym, niepodległym. I dlatego też dzisiaj, oprócz stulecia niepodległości, bardzo dziękujemy Panu Bogu za to, że 40 lat temu kardynałowie, a wiemy, wierzymy, że Duch Święty wybrał papieża Polaka, wybrał kardynała Wojtyła. Ten Jan Paweł II przez 27 lat ogromnie dużo uczynił dla Kościoła, ale także ogromnie dużo uczynił dla świata i dla Europy i za to także jesteśmy wdzięczni. No właśnie, przeżywamy te przepiękne rocznice i stulecie i 40-lecie wybrania papieża Polaka, ale też 25-lecie utworzenia naszych miejscowych struktur kościelnych. I to właśnie dzięki Janowi Pawłowi II mamy te struktury kościelne, mamy diecezję. Czy mógłby ksiądz kardynał rozszerzyć swoją refleksję nad może jakieś osobiste wspomnienia związane z papieżem Janem Pawłem II? To czy ja nie mogę opowiadać tutaj osobistych wspomnień z papieżem, bo byśmy musieli długo tutaj być, dlatego że... To jedno krótkie. Ale powiem dlaczego, dlatego że tak się składa, że ja dzisiaj jestem biskupem w Warszawie, ale byłem przez 16 lat biskupem pomocniczym w Krakowie i z Krakowa jako ksiądz pochodzę. I ja osobiście znałem kardynała Wojtyłę. On był przez 6 lat biskupem, kiedy ja byłem na studiach w seminarium. Ja był przez 6 lat biskupem, 5,5, kiedy już byłem księdzem, więc go znałem bardzo blisko i bardzo dobrze. Potem tak się składało, to na pewno nie było sprawiedliwe, ale że myśmy z Krakowa mieli w Rzymie taki niesprawiedliwy, łatwy dostęp do papieża. Byliśmy wyróżniani. Ja przez niego zostałem i wyświęcony, a potem mianowany na biskupa, więc mógłbym długo odpowiadać, ale rzeczywiście papież był niezwykle, papieżem Paweł II, papież był niezwykle wrażliwy dla wszystkich. Ja dzisiaj nieraz porównuję, bo mi na przykład opowiadają księża w Olsztynach, gdzieś tam skąd inąd. To był taki błogosławiony czas, kiedy się było w Rzymie, to Polacy się czuli tak jak u siebie w domu, przez to, że papież do nich mówił po polsku. Bardzo często zapraszam do Kaplicy Sykstyńskiej, do takich osobistych audiencji jeszcze i tak dalej, ale także ogromnie dużo uczynił dla Polski. Wtedy, kiedy u was miała powstać diecezja, w Polsce papież ustanowił 13 nowych diecezji. Dokonał o wielu, wielu latach nowego podziału terytorialnego, w sensie diecezjalnego w Polsce w 92 roku, a w 93 roku papież doszedł do wniosku, że skoro po roku 90, kiedy się tutaj, u nas też polała niestety krew, kiedy się ukształtowały nowe granice, powstała Mołdawia, że trzeba do tego dopasować strukturę diecezji. Nie może być tak, że w państwie wolnym kościół, część kościoła należy do diecezji w sąsiednim państwie. Taka jest zasada kościelna i polityczna zarazem. I właściwie niedługo po tym, kiedy tutaj dostała wolność w 89, 90, 91 roku, niedługo potem ustanowił diecezję, najpierw administraturę w Kiszyniewie, mianowicie i powołał do administratora naszego biskupa obecnego, a kilka lat później, nawet nie kilkanaście, w 2001 roku podniósł tę administraturę do godności diecezji i według dzisiaj możecie obchodzić 25-lecie. Więc można powiedzieć tak, że katolikom łacińskim, którzy mieszkali w Mołdawii, należeli mniejszością i są mniejszością, należeli do diecezji Jassy, ustanowił diecezję papież Jan Paweł II i dał wam biskupa także, nawet od niego wyświęcił. Tak, bo papież miał taki zwyczaj, że w Czech Króli 6 stycznia święcił biskupów z całego świata, także wyświęcił waszego biskupa. Także macie darów dużo od Jana Pawła II. Tak jest, zgadza się.
Bardzo się cieszymy, że ksiądz kardynał jest tutaj z nami, w naszym domu polskim. I chciałam się zapytać, czy zrodziła się już jakaś refleksja na temat Polonii i może szczególnie Polonii tutaj w Mołdawii, tak obserwując to wszystko? No to robi się na dziennikarza zadawało. Ale pan taki przygotowany i taki właśnie... Nie, zrodziła się refleksja od samego początku. Ten to jest po pierwsze piękny kraj. Piękny kraj w sensie geograficznym, widoków i tak dalej. Piękny kraj, jeśli chodzi o ludzi. I to jest chyba najważniejsze. To, że potraficie tutaj zgodnie żyć z sobą, mimo że się posługujecie językiem rosyjskim, rumuńskim czy mołdawskim i polskim także, potraficie żyć pięknie, mimo że jesteście w większości ludźmi Kościoła prawosławnego i także Kościoła katolickiego. I to jest piękny przykład prawdziwego ekumenizmu. Myślę, że to macie takie pole doświadczalne na co dzień zawsze. I także to, że Kościół katolicki, ta decyzja tak się rozwija, że ma już w tej chwili 20 kilka parafii, a więc rośnie ten kościół. Coraz więcej ludzi powiadają mi to starsze panie w jednej i drugiej kościele, trzeciej, gdzie rozmawiamy nawet dzisiaj, jak one kiedyś daleko podróżowały do Kiszyniowa z tej północy, żeby się spotkać z Panem Bogiem, żeby się modlić, żeby zrozumieć, przeżyć kościół na wspólnocie. A teraz mają wszystko dużo, dużo bliżej. Prawie na miejscu, to jest piękne. I potwierdza się właśnie to, co jest takie polskie powiedzenie, że mało jest piękne. Nasze parafie, nasza diecezja, w sensie liczby parafii, ludzi, jest mało, ale właśnie przez to, że mało jest piękne. No i oczywiście podziwiam także pracę księdza biskupa, współpracujących z nim świeckich katolików, księży. Cieszę się z tego, że jest wśród tych księży dużo Polaków, którzy nie tylko, że przyjechali tutaj, żeby tuż pasterzować, ale także jakby pielęgnują, pomagają pielęgnować te wasze polskie korzenie, bo dużo katolików gdzieś tam ma początki sprzed 200 lat, 150 czy 100 lat polskie, a niektórzy mają to korzenie jeszcze bardziej polskie, bliskie. My się cieszymy, choć trochę się pewnie wysmucicie. My się cieszymy, że Polska może dzisiaj zaprosić do siebie was tutaj, Polaków i Mołdawian na studia do Polski, do Warszawy, do Krakowa, do Poznania, do, jak słyszę, do Wrocławia, że może zaprosić, zaproponować pracę, bo jeżeli to pomaga ludziom żyjącym tutaj, to to jest bardzo dobre. Może jest wtedy, kiedy tutaj ubywa nas ludzi, bo wtedy można się martwić o przyszłość. No i na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że cieszę się bardzo i wam gratuluję, że macie takiego księdza Jacka. Nie tylko, że jest duży, ale się uśmiecha, jest dobry. I w ten sposób, poznałem go na wtorek od pierwszego mianowicie spotkania. Już się uśmiechał, już mnie sztuchał pytaniami i w ogóle. Taki Jacek. Dziękuję bardzo. Ja mogę zadać pytanie. I może właśnie współautorowi tych spotkań, pan ambasadorowi. Pan ambasador bardzo niedawno zawitał do Mołdawii i tyle rzeczy się już wydarzyło. I Dom Polski nie tylko jako miejsce, ale to środowisko polonijne i w Bielcach i te polonijne środowiska w Mołdawii mają tak często przyjemność i możliwość spotkań z panem ambasadorem i spotkań z tymi gośćmi, które przybywają również na zaproszenie pana ambasadora. Więc takie pytanie dotyczące Polonia i jej przyszłość w Mołdawii. I jak pan ambasador życzyłby sobie i współpracy z Polonią i rozwój Polonii? Księże proboszczu, przede wszystkim małe sprostowanie, a może takie uzupełnienie. Jako ambasador w Republice Mołdawii jestem od roku, to prawda, ale przyjeżdżam tutaj już wcześniej, kiedy poprzednio pracowałem,
na Uniwersytecie Warszawskim i prowadziłem badania naukowe. Pierwszy raz w tym państwie byłem w 2003 roku, a w 2014 roku, nawet przez długi czas, konkretnie przez miesiąc, byłem takim, powiedziałbym, tymczasowym parafianinem księdza Dobrodzieja, bo tutaj mieszkałem na uniwersytecie, miałem stypendium, zbierałem materiały do pracy naukowej, a więc kraj jest mi jak najbardziej dobrze znany i nie jestem całkowicie może znikąd. To takie, jeśli mogę sobie pozwolić, uzupełnienie. Jeśli zaś chodzi o drugą część, czy podstawowa, czy główna treść pytania księdza proboszcza. Tak jak cała ludność Republiki Mołdawii, tak samo i jej polska część ma bardzo duży potencjał. Potencjał jest bardzo duży. I ten potencjał w jakiś sposób jest wykorzystywany, natomiast zgodzimy się wszyscy, że mógłby być wykorzystany jeszcze lepiej. Tu nie tylko do ludności polskiej, ale do wszystkich obywateli Republiki Mołdawii. Zarówno ambasada Polski, jak i ambasady innych krajów, mam tu w szczególności na myśli ambasady państw Unii Europejskiej, w odniesieniu do ludności tego państwa, wszystkie te kraje podchodzą w sposób bardzo partnerski, w sposób gotowy do dalszego współdziałania. Dlatego wiele z naszych państw, w tym właśnie Polska, rozwija różnego rodzaju programy. Nie tylko programy polonijne do Polonii, ale też bardzo wiele programów rozwojowych. Programy rozwojowe. Programy, które mają na celu ożywienie działalności gospodarczej, ożywienie relacji w zakresie kultury, nie tylko w Kiszyniowie, ale także w mniejszych miejscowościach. Republika Mołdawii jest objęta, jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską i objęta strefą wolnego handlu. To znaczy, że towary z Republiki Mołdawii mogą w bardzo dużym stopniu trafiać z dużym ułatwieniem na rynki unijne, a więc oferujemy pewną możliwość. Natomiast teraz pojawia się drugie pytanie, co uczynić, aby ta możliwość została w pełni wykorzystana. Oczywiście jest to temat dużo szerszy. Wydaje mi się, że Polacy tutaj, w Republice Mołdawii, będąc jednocześnie i Polakami, i obywatelami Republiki Mołdawii, jak najbardziej mają pełen przed sobą potencjał i możliwości, które mogą wykorzystać w sposób doskonały, aby z jednej strony utrzymywać kontakty z krajem, jak i z drugiej strony, aby rozwijać, poprawiać sytuację tu na miejscu. Jest to bardzo istotne wyzwanie, nie jest to łatwe. Dane demograficzne pokazują, jakiego rodzaju mamy trudności. Czy chociażby fakt, że tak wielu Polaków stąd trafia do Polski, w szczególności na teren województwa dolnośląskiego. Niemniej jednak, jak się wydaje, nie trzeba się zniechęcać. Nie trzeba się zniechęcać. Powiem tak, kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz w 2003 roku, ja wtedy przyjechałem przez Bielce. I teraz jestem po tylu latach i widzę, że jest różnica, jest postęp. Co za tym idzie, jak się wydaje, perspektywy są. Natomiast niestety i w Polsce, i w Republice Mołdawii musimy sobie powiedzieć jasno, że jest potrzebny bardzo duży wysiłek. Zarówno duży wysiłek indywidualny, jak i duży wysiłek społeczności. Nie jest tym łatwo. Co możemy na pewno zrobić, to przede wszystkim zacząć od nas samych. To jest rzecz, którą możemy zrobić bez problemu. Natomiast w dalszych etapach na pewno musimy dalej zastanawiać się i dalej działać tak, aby społeczność, wspólnota państwowa jako taka, również stanęła na wysokości zadania. No to jest problem, jeszcze mówię, trochę kieruję do pana burmistrza także. To jest problem taki, że z jednej strony byłaby w Polsce taka gotowość, jakby się dało wszystkich Polaków, którzy są za granicami Polski, przyjąć do Polski i pomóc im w ten sposób rozwiązać problem. A nie jest to takie proste. Nie z tego powodu, że nie ma woli po jednej i po drugiej stronie. Natomiast bardzo często Polacy, czy z Kazachstanu, czy gdziekolwiek są, wcale nie chcą zostawiać swoich korzeni, miejsca, w którym żyją 200 lat, 100 lat i tak dalej. Czasem potrzebują pomocy, która byłaby im dana. Tutaj więc to, co ambasador mówi, jest niezwykle ważne, żeby zastosować pluralizm rozwiązań. Czyli dać ludziom wolność. Jak chcę mianowicie mieszkać tutaj i potrzebuję pomocy na przykład swojego kraju macierzystego, to powinien mieć możliwość dostać i jakoś tam dostaję, bo to nie jest tak, że dopiero zaczynamy, ale z drugiej strony nie da się wszystkiego zrobić pod jakiś tam przygotowany program, tak jest, bo my wiemy najlepiej. To jest bardziej skomplikowane. Ja widzę tutaj, nawet przez te 3 dni,
jak rozmawiam z ludźmi, jak oni są życi związani z tymi terenami. Oni owszem patrzą życzliwie na Polskę, ale nie w tym znaczeniu, że my tu zostawiamy wszystko. Owszem, inaczej patrzą Łodzi. I to jest problem. To jest problem, ale my też ten problem w Polsce mamy. Dlatego, że nam pustoszeją wioski, a pęcznieją nam miasta. Bo młody człowiek wyjeżdża na studia do Warszawy i już do swojego Olsztyna nie wraca. Czyli i to jest zjawisko, które się toczy w całej Europie, a nie tylko tutaj, czy nie tylko w Polsce.